Materiał zrealizowany dla portalu histma.org. Histma.org. Łączy nas historia. Marek Teller. Na tropie Diany di Cardone. Tekst jest fragmentem audiobooka Kochanki, bastardzi, oszuści. Nieprawe łoża królów Polski. Link w opisie. Współcześni biografowie polskiego króla Zygmunta II Augusta oskarżają Dianę di Cardone o zarażenie monarchy syfilisem. Okazuje się jednak, że w jej historii prawda zmieszała się z fikcją literacką i tak radykalne osądy zasługują na ponowną weryfikację. Wcześniej zainteresował się życiem seksualnym, w które wprowadziła go urodziwa Włoszka Diana di Cardone, prowadząca wyjątkowo bujne i barwne życie. Po Zygmuncie Auguście oczarowała młodego Cezara Gonzagę, z którym zakończyła romans dopiero w 1550 roku, kiedy wyjechała na Sycylię. Niewykluczone, że właśnie Diana stała się przyczyną choroby Zygmunta Augusta, powodującej jego bezpłodność. Tak opisywał miłosną przygodę młodego Jagiellończyka z piękną dwórką matki Stanisław Cynarski w książce Zygmunt August. Wcześniej o tym romansie pisał też Zbigniew Kuchowicz. Wspomniał on o dzielącej parę dużej różnicy wieku. Diana miała być 21 lat starsza. Oraz o kamienicy przy Bramie Floriańskiej, w której mieszkała di Cardone i która musiała być miejscem schadzek kochanków. Podobne informacje zawarł w swojej książce o małżeństwach królewskich Jerzy Besala. Podane przez badaczy szczegóły zdają się być wiarygodne. Kiedy jednak weźmiemy pod lupę wzmiankę o romansie Diany z Cezarem Gonzagą, wokół historii o Dianie i Zygmuncie zaczynają mnożyć się wątpliwości. Los Diany di Cardone, a właściwie di Cardone lub de Cardone, która była narzeczoną Cezara Gonzagi, a następnie pierwszą żoną jego kuzyna Wespazjana, są dobrze znane w historiografii. Diana pochodziła ze znakomitej rodziny katalońskiej Folch de Cardone, sięgającej korzeniami czasów cesarza Karola I Wielkiego. W 1416 roku jeden z przedstawicieli rodu, Antonio de Cardone, został ogłoszony wicekrólem Sycylii. Na wyspie tej zamieszkali również jego potomkowie. Z tej właśnie sycylijskiej linii rodu wywodziła się Diana, córka Antonia de Cardone i Beatrice de Luny. Chociaż zachowane źródła opisują ją jako rówieśniczkę przyszłego męża Wespazjana Gonzagi, urodzonego w 1531 roku. Najprawdopodobniej była od niego starsza o około 5 lat. W 1538 roku Diana di Cardone wymieniana jest bowiem wśród pięknych dziewcząt w otoczeniu cesarza Karola V w Neapolu. I nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z tą samą osobą. Musiała więc wówczas być w wieku młodzieńczym, nie zaś dziecięcym. Datę urodzenia Diany możemy zatem wyznaczyć umownie na około 1525 lub 1526 rok. W 1545 lub 1546 roku di Cardone została przyrzeczona zaledwie 12-letniemu Cezarowi Gonzadze, którego ojciec Ferrante był wicekrólem Sycylii, gubernatorem Mediolanu i hrabią Guastalli. Diana zamieszkała więc na dworze Gonzagów w Mediolanie. Wbrew opinii polskich historyków, między di Cardone a Cezarem nie było żadnego romansu. Wykluczał go bowiem młody wiek arystokraty. To dobiegająca dwudziestki Diana, w oczekiwaniu na osiągnięcie przez przyszłego męża stosownego wieku, korzystała z uciech mediolańskiego dworu, a po 3 latach stwierdziła, że żadnego ślubu nie chce. Próbowała wrócić z Mediolanu na Sycylię, lecz w atmosferze skandalu została zatrzymana przez służbę Ferrante Gonzagi w Piacenzie. O niesfornej narzeczonej Cezara dowiedział się przedstawiciel linii Gonzagów z Sabionety, młody Wespazjan Gonzaga, który złożył Ferrante propozycję. Diana miała zerwać zaręczyny z Cezarem i w zamian poślubić jego. Ferrante nie chciał zgodzić się na ten pomysł
gdyż zakładał on oddanie posagu di Cardone w ręce bocznej linii rodu. Nie czekając na efekty rozmów, pod koniec 1549 roku Wespazjan, syn słynnego z waleczności kapitana cesarza Karola V, Ludwika Gonzagi, poślubił potajemnie Dianę w Piacenzie. Wkrótce Ferrante zerwał zaręczyny Diany i Cezara, a jej nowe małżeństwo zostało prawnie usankcjonowane. W ten sposób opisuje okoliczności zaślubin Diany i Wespazjana Vita di Vespasiano Gonzaga, Duca di Sabionetta. Dzieło wprawdzie z 1780 roku, ale pisane na podstawie XVI-wiecznych źródeł i korespondencji. Małżeństwo Diany i Wespazjana Gonzagów od początku nie układało się najlepiej. W kwietniu 1550 roku przybyli do Sabionetty i już kilka miesięcy później di Cardona poroniła. Złośliwi twierdzili, że sama do tego doprowadziła jazdą konną i uczestnictwem w grach dworskich w czasie ciąży. Podejrzenia padły też na służącą Elenę, posądzaną o paranie się czarną magią. Przypuszcza się, że do poronienia Diany i jej późniejszych problemów z zajściem w ciążę mógł się przyczynić syfilis, którego księżna miała nabawić się na mediolańskim dworze. Małżeństwo Gonzagów przetrwało jednak 9 lat, a Diana utrzymywała bogatą korespondencję między innymi z ciotką swego męża Giulianą Gonzagą. 9 listopada 1559 roku Diana di Cardona zmarła w tajemniczych okolicznościach w wieku zaledwie 30 kilku lat. Legenda zawarta w XVIII i XIX-wiecznych książkach o Sabionetcie opisuje mrożącą krew w żyłach historię. Kiedy jesienią 1559 roku Wespazjan wrócił do zamku po dłuższej podróży, dowiedział się, że pod jego nieobecność żona zdradziła go z lokalnym arystokratą Giovannim Annibalem Rainerem. Niektóre wersje opowieści mówią nawet o pozamałżeńskiej ciąży Diany. Wzbudziło to ogromny gniew księcia, który rozkazał swemu najlepszemu przyjacielowi, Pierowi Antoniemu Messirotto, zabić kochanka żony. Jakby tego było mało, Wespazjan zabrał Dianę do komnaty, w której leżało ciało Raineriego i wskazując na stojący na stole kielich, kazał jej wypić znajdującą się w nim truciznę. Przez 3 dni Diana di Cardona była zamknięta w pokoju, w którym jedynym dostępnym pokarmem była trucizna. W końcu zdecydowała się spożyć zatruty napój. Tyle mówi legenda. Faktem jest, że 30 stycznia 1559 roku Giulia Gonzaga napisała do swojego bratanka list sugerujący, że w małżeństwie Gonzagów nie układało się najlepiej. Życzę wszystkiego dobrego, seniorze Donie Dianie, i modlę się, byś dopilnował, aby nie straciła nad sobą kontroli. Tak będzie lepiej dla twojego i mojego dobra. Z kolei w liście z 9 listopada 1559 roku, zawiadamiającym Julię o śmierci Diany, Wespazjan napisał: Bóg zechciał wezwać moją żonę do siebie. Zmarła nagle po ataku apopleksji, nie będąc w stanie wyrzec słowa. Jeżeli więc di Cardona nie została zamordowana przez męża, jak pragnie tego włoska legenda, przyczyną jej śmierci mogła być postępująca choroba umysłowa. Wyjaśniałoby to obawy Julii o utratę przez Dianę kontroli. Tajemnicę śmierci swojej pierwszej żony Gonzaga zabrał jednak ze sobą do grobu. Przytoczona powyżej historia życia Diany di Cardony stawia pod znakiem zapytania utrzymującą się w polskiej historiografii tezę o wcześniejszym romansie pani z Sabionetty z Zygmuntem Augustem. Ich miłosna przygoda miała się rozpocząć w 1537 roku i rozwijać w Krakowie przez kolejnych kilka lat. A tymczasem już w 1538 roku Diana przebywała w Neapolu na dworze cesarza Karola V. Według biografów Jagiellona, di Cardona miała się urodzić w 1499 roku
Chociaż źródła wyraźnie wskazują, że narzeczona Cezara Gonzagi urodziła się prawie 30 lat później. Jak więc historia o romansie Diany di Cardone z Zygmuntem Augustem zakorzeniła się w polskiej historiografii? W 1876 roku ukazała się książka Kazimierza Chłędowskiego, Królowa Bona, opisująca dzieje polskiej królowej i historię z jej dworu. W rozdziale Diana di Cardona autor dokładnie opisał relacje łączące Zygmunta z piękną dwórką. Tekst Chłędowskiego jest jednak powieścią historyczną, a zawarte w nim informacje nie mogą być uznawane za wiarygodne. W samym życiorysie Diany można się dopatrzeć wielu nieścisłości. Na przykład Chłędowski nazywa ją krewną biskupa Tortosy Jana di Cardony, którego rządy miały przypadać na pontyfikat Aleksandra VI 1492-1501 i Leona X 1513-1521. Tymczasem biskup Tortosy Jan Baptysta di Cardona piastował ten urząd dopiero w latach 1587-1589. Widać jednak, że Chłędowski, jako wybitny popularyzator włoskiej historii, opierał się w swej powieści na źródłach historycznych. O ile autorowi wiadomo, nie ma o Dianie di Cardonie wzmianki w drukowanych książkach polskich. Krótka wiadomość o niej znajduje się w rękopisie Biblioteki Ossolińskich. Znajdujemy taką informację na ostatniej stronie powieści. Prawdopodobnie Chłędowski, wiedząc, że jakaś Diana di Cardona była obecna na polskim dworze królewskim, na podstawie jednej wzmianki zbudował kilkudziesięciostronnicową historię miłosną. To właśnie w jego książce pojawia się informacja o pobycie Diany w kamienicy przy Bramie Floriańskiej oraz o jej wyjeździe na Sycylię, gdy król zaczął myśleć o małżeństwie z Elżbietą Habsburżanką. Nie pisze on jednak o jej późniejszym związku z Cezarem Gonzagą. Tę informację dodali dopiero późniejsi badacze, błędnie utożsamiając polską Dianę z jej tragicznie zmarłą imienniczką. W książkach Kuchowicza, Cynarskiego i Besali nie ma wzmianki o powieści Królowa Bona jako o źródle informacji. Na próżno szukać tej pozycji w bibliografii. W każdej z nich pojawia się natomiast odniesienie do książki Eugeniusza Gołębiowskiego Zygmunt August, Żywot ostatniego z Jagiellonów. Ten zaś autor w całości czerpał swoją wiedzę o pięknej Dianie z książki Chłędowskiego. Powtarza za nim literackie szczegóły dotyczące wychowania Diany di Cardone u hrabiny Ribaldi w Rzymie oraz jej romansu ze złotnikiem i uczniem Benventuna Celliniego, Juliem, który zakończył się tragiczną śmiercią młodzieńca. Wspomina też o dołączeniu arystokratki do wyjeżdżającego w 1517 roku do Polski orszaku księżniczki Bony Sforcy. Nie zważając na błędy merytoryczne i rzeczowe, Gołębiewski przedstawił zaczerpnięte z powieści losy Diany di Cardone jako fakt historyczny i pozwolił, aby prawdziwe informacje na temat tej dwórki połączyły się z fikcją literacką. Podsumowując, Diana di Cardona była postacią faktycznie istniejącą i przebywającą na polskim dworze. Nie miała jednak nic wspólnego z narzeczoną Cezara Gonzagi i żoną jego krewnego Wespazjana, jak na to wskazują współcześni badacze. Informacje na temat związku Diany z Zygmuntem Augustem wymagają weryfikacji w oparciu o znajdujący się w Bibliotece Ossolińskich rękopis. Nie ulega jednak wątpliwości, że młody król nawiązywał już w czasach młodzieńczych przelotne romanse z dwórkami. Czy jednak polska Diana di Cardona, podobnie jak żona Wespazjana Gonzagi, była chora na syfilis, a co za tym idzie, zaraziła nim polskiego monarchę? Być może. Ale skoro wszystkie dotychczasowe założenia opierały się na przekonaniu, że chodziło o jedną kobietę, stają się całkowicie bezpodstawne i niczym nie poparte, gdy już wiemy, że kobiety były dwie. Na zakończenie warto przytoczyć słowa,
które Kazimierz Chłędkowski wkłada w usta Diany w swojej powieści. Wpatrując się w miniaturę przedstawiającą Elżbietę Habsburżankę, którą jej ukochany Zygmunt miał wkrótce poślubić, włoska dwórka powiedziała o rywalce: piękniejszą od niej jestem. Wygląda przy mnie jak niewolnica wobec szlachetnej, wspaniałej Junony. Takiej rywalce można ustąpić. Nikt jej nie posądzi, że swymi wdziękami odebrała mi kochanka. Owszem, gdyby się August z nią ożenił, każdy powie, że sprawy państwa tego wymagały. Rzeczywiście, niechęć Zygmunta II Augusta do pierwszej żony popchnęła go w ramiona Barbary Radziwiłłówny, piękności w równym stopniu pobudzającej wyobraźnię literatów, lecz już z całą pewnością będącej z królem w bliskiej relacji uczuciowej. Tekst jest fragmentem audiobooka Kochanki, bastardzi, oszuści, nieprawe łoża królów Polski. Jeśli spodobał Ci się rozdział, zapraszamy do zakupu całego audiobooka. Link w opisie. Dla portalu Histma.org czytał Mateusz Balcerkiewicz.